Diabeł to kłamca. Kłamca i ojciec kłamstwa. Przecież dobrze wiedzieć takie proste prawdy. Wiecie, zanim spotkaliśmy Jezusa w naszym życiu, w zależności od tego, w czym tkwiliśmy, przychodził do nas z różnymi teologiami, tak? Niektórym z was mówił, że Boga nie ma, inny mówił, że Bóg jest kimś innym, tak? Wykrzywiał drogi, byle jak najbardziej odsunąć nas od Jezusa. Kiedy spotkaliśmy Jezusa, kiedy narodziliśmy się z Bożego Ducha, diabeł nadal próbuje przebijać się ze swoimi myślami, ze swoimi poglądami, tak? Jako narodzeni z Bożego Ducha ludzie jesteśmy myśli Chrystusowej. Jesteśmy myśli Chrystusowej, czyli mamy do niej dostęp wtedy, kiedy patrzymy na Jezusa, kiedy analizujemy Jego życie, Jego uczynki, tak? Mamy do nich bezpośredni dostęp. Ale diabeł cały czas w tym układzie tutaj próbuje mącić. Próbuje między innymi, tak? Wykrzywić miłość w Kościele, tak? Jeśli ktoś komuś mówi prawdę, tak? No to nie kochasz mnie, tak? Nie kochasz mnie, bo to takie niehumanistyczne, tak? Jeśli próbuje wykrzywać wiarę. Ludzie często mówią, wierzę, że Bóg mnie uzdrowi, wierzę, że Bóg coś dla mnie zrobi, coś, co było z krzyża, tak? Wiarę próbuje zamienić na nadzieję. I podobnie jest z łaską. Łaskę również próbuje wypaczyć. I o tym chcę chwilę powiedzieć, nawiązując również do swojego życia. Ja zanim się nawróciłem, część z was to wie doskonale, ale część nie, więc krótko o tym powiem. Dobrze realizowałem się w świecie biznesu, byłem współwłaścicielem dużej kancelarii prawniczej. Później, kiedy spotkałem Jezusa i znienawidziłem jakikolwiek kompromis, zostawiłem to wszystko. Łącznie z tym, że wystąpiłem ze wszystkich struktur, w których byłem wspólnikiem. I odchodząc, tak umówiłem się z moimi byłymi wspólnikami, że przez rok czasu nie będę wykonywał działalności gospodarczej, konkurencyjnej, tak? Nie będę wykonywał działalności konkurencyjnej, oni będą mi za to płacić. Mniej więcej w połowie roku, w połowie tego roku pomyślałem sobie tak. Łaska. Czyli mam wszystko za darmo, czyli nic nie muszę. Poszedłem do mojego byłego wspólnika i powiedziałem mu, że tą umowę powinniśmy przedłużyć o 2 lata. Ja tak rozumiałem wtedy łaskę. Ja myślałem, że ta łaska działa w ten sposób, że już, że w ogóle nic nie muszę. Ja nie rozumiałem jednej podstawowej rzeczy. Spotkałem Jezusa, narodziłem się z Bożego Ducha, niebo mam za darmo. Czy leżę, czy pracuję, cokolwiek robię, idę do nieba. To jest bez 2 zdań. Amen, kropka końcowa. Tak. Natomiast jakość mojego życia, tak? To, do kogo ja dotrę, zależy od tego, jak ja dalej będę się rozwijał. Ja wtedy tego nie rozumiałem. Całe szczęście, że On mi odmówił. Wiecie, ja dzisiaj rozumiem. Ja jestem też ojcem. Mamy z żoną 2 dzieci i ja rozumiem, że jako ojciec stwarzam im warunki do wzrostu. Moim pragnieniem i moim marzeniem jest to, aby moje dzieci prawidłowo się rozwijały. Ja za nich życia nie przeżyję. Ja im stwarzam warunki. Ja zrozumiałem, że tak jest z Bożą miłością. On jest ojcem, który w Jezusie Chrystusie zapewnił nam doskonałe warunki. Każdemu z nas zapewnił. Ale On chce, żebyśmy się rozwijali. I to nie z tej perspektywy teraz, czy my osiągniemy niebo, czy nie, tak? Bo to jest jasne, my niebo mamy, ale my mamy możliwość rozwoju. Mamy możliwość przechodzenia pewnych rzeczy. I powiem wam, że mija rok, jak założyłem działalność gospodarczą, firmę konsultingową. Działałem teraz przez ten rok w zupełnie innym modelu niż działałem kiedyś. Wiecie, kiedyś byłem wspólnikiem 200-osobowej firmy, zarządzałem, nadzorowałem wiele tematów, a w styczniu tego roku tak naprawdę byłem sam szefem, sam pracownikiem. Zacząłem się w ogóle mierzyć w życiu z takimi okolicznościami, które do tej pory nie było. Ja bardzo często stawałem i w ogóle przez wiarę
przyjmowałem, że jestem w stanie coś zrobić. I dlaczego chcę wam to wszystko dzisiaj powiedzieć? Bo z perspektywy tego roku wiem, jak bardzo dałbym się diabłu oszukać, gdybym poszedł wtedy na łatwiznę. Gdybym został te dwa lata. Gdybym został w miejscu i bym się nie rozwijał. Ja bym zaczął się cofać. Ja bym się w ogóle nie dowiedział pewnych rzeczy o sobie. Nie dowiedziałbym się, z jakimi tematami ja jestem w stanie sobie poradzić. Wiecie, ja dzisiaj rozumiem łaskę. Łaskę, która mnie uzdalnia. Łaskę, która powoduje, że w której sytuacji bym nie stanął, tak? Jestem w stanie, koncentrując się na Jezusie, przejść tą sytuację, poradzić sobie i iść dalej. I wiecie, to są bardzo ważne aspekty. Dlaczego chcę o tym mówić? Bo często rozmawiam z ludźmi, którzy nie chcą się rozwijać. Rozmawiam też z ludźmi, wiecie, na różnych pułapach. Ludzie nie chcą się uczyć, tak? Ja nie mówię teraz o tym, jak ktoś ma indywidualne objawienie, tak? Jest pewien tego, co będzie robił, w jaki sposób ma żyć i to drugi dzień. Mówię często o takim fałszywym pojmowaniu łaski, tak? Takim niepraktycznym. Powiem wam coś, że jeśli realnie masz pragnienie w sercu, aby docierać z Ewangelią do wszystkich grup społecznych, to się rozwijaj. Bo są takie grupy społeczne, że jeśli się nie będziesz rozwijał, to tam w ogóle nie wejdziesz. Nie będziesz miał możliwości głosić i prezentować tego Chrystusa. Ten rozwój to też rozwój w Królestwo. Amen. Amen. Kochani, to są rzeczy bardzo praktyczne. Łaska to jest łaska czynna. To jest coś, czym my się poruszamy. Widzimy, to wszystko przeżywamy tutaj razem i tak naprawdę ludzie mówią o tym, czego doświadczyli i ci z was, którzy umiecie wyciągnąć tego wnioski, to wyciągajcie po prostu.